Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Krystian Czekaj Hop. Dzisiaj kolejne emocje związane z olimpiadą, ze skokami narciarskimi. Więc znowu szaliczek naszej polskiej ziemi. I generalnie, chcąc pobudzić naszą reprezentację do działania, spróbuję piwa ekstremalnego. Które właśnie myślę, że nadaje się na tę okazję. Wy oglądacie to już po skokach, więc wiecie, czy znowu coś nie poszło, czy jednak jesteśmy na górze. Ja jeszcze zupełnie przed, ponieważ już za kilka minut zacznie się konkurs olimpijski na dużej skoczni, więc nie ma co czekać, zaczynamy. A jeden z widzów się pytał, kiedy wreszcie zdegustuję to piwo, więc właśnie teraz wiem, że mnie oglądasz, tak, więc mam nadzieję, że o jakiś komentarz nie będę musiał prosić nawet. Jest to piwo z browaru Dir Ber Baribal. A cóż to takiego? Baribal to jest po prostu Imperial Stout, których już dwa chyba tutaj miałem okazję próbować. Dwa były od siebie inne. Leżakowano je w beczkach po różnych dwóch odmianach whisky. Natomiast to jest jeszcze bardziej, można powiedzieć, wykręcone, ale też specyficzne. Zupełnie inaczej powinno smakować niż te z beczki, ponieważ jest to dokładnie Imperial Cinnamon Waffle, czyli Maple Stout, czyli piwo z dodatkiem cynamonu, chili i maple syrop klonowy. Tak. Na etykiecie mamy takiego misia Dir Ber, także wszystko pasuje. Tło przywodzące na myśl właśnie takie ciepłe, pikantne skojarzenia, ostre, takiej właśnie papryczki. Nie wiem, bo to jest na papryczce habanero, nie wiem, czy tak też się wypowiada, ale jeśli, to nie wiem, czy ona ma taką barwę właśnie, czy ona jest jednak zielona. No gdyby była zielona, to ta etykieta nie pasuje, a jeśli jest taka, nie sprawdziłem tego, no to super. Mamy tutaj jakby, myślę, że to są akcenty ognia, te złote, ale czy rzeczywiście, ciężko powiedzieć. I okej, takie tutaj mamy podrapane niby. Ta etykieta wydaje się być jakaś zniszczona, ale to jest wszystko celowo zrobione, takie tutaj mamy odpryski, że tak powiem, srebrne. Czytamy. Dir Ber, browar kontraktowy z Torunia. Piwo ciemne zawiera słód jęczmienny, płatki pszenne, żyto palone, pszenicę paloną. Serwowanie 12 do 15 stopni Celsjusza. No i sugerowane szkło, coś takiego. No wypiję, powiedzmy, że z podobnego. Butelka bezwrotna, przechowywać w chłodnym miejscu. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane. Baribal. Masywne, drapieżne piwo o bardzo ciemnej barwie, lekko wpadającej w cynamonowy brąz, z dodatkiem papryczek habanero, cynamonu i słodkiego syropu klonowego. Piwo bezkompromisowe i wyjątkowe. Uważono i rozlano w browar Wąsosz. Spokojnie, to tylko piwo. Produkt polski. Goryczka 4 na 5. Słodycz 2 na 5. Siła 5 na 5. No właśnie. Ekstrakt 25% wagowo. Alkohol 11% objętościowo. Kapsel
czarny jednolity. Albo jak to woli, jednolicie czarny. Pięknie. No już jest nietypowo. Bardzo taki palony, przypalony. Bo to nie jest taka paloność w sensie popiołu, tylko czegoś przypalonego. Jakby wam się coś na kuchence spaliło, to jest taki podobny, podobne odczucie. O, i takie cukierki, nie wiem, czy one są jeszcze produkowane, to były cukierki kawowe Kopiko. Dokładnie taki sam aromat. Dokładnie taki kawowy, karmelkowy, słodki, ale też palony nieco. No, bogactwo jest wielkie. Czekolada. Zarówno gorzka, jak i mleczna. No, super. Może troszkę akcentów chmielowych. Właśnie. Nic nie napisano o chmielu. Dziwne. Czyli co, nie ma w tym piwie chmielu? Byłoby to bardzo dziwne. Oczywiście jest to dopuszczalne, ale jeszcze tego piwa nie piłem. Piana nam się wytworzyła nawet dosyć obfita, jak na imperialny stout i to jeszcze tak mocny. Sama w sobie jest średnio pęcherzykowa. Są takie niektóre wypusty większe, a reszta już średnie pęcherze, całkiem w porządku wyglądające. Tutaj w nosie mamy kawę. Taką jakby nieco kwaskowość i goryczkę od słodów. Właśnie od słodów. Nie sądzę, żeby to było od chmielu. O ile tak jak mówię, on tutaj jest, chyba że go jakoś przeoczyłem, no ale, ale nie widzę nigdzie tu takiej informacji. Ona być powinna. Kurczę, byłoby to. Nie, no to nie jest możliwe dla mnie. Według mnie. Ciemna mleczna czekolada, choć ta mleczna bardziej się tu akcentuje, zdecydowanie bardziej. No i Kopiko, tak jak mówię. To jest taki, taka myśl przewodnia tego piwa, jeśli chodzi o aromat. Spróbujmy. Niesamowite piwo. Kwaśność od słodu. Mamy goryczkę, ale to jest moim zdaniem ewidentnie chmiel. Od słodu też jednak. Jednak też od słodu. Bardzo kwaskowe, czekoladowe, kawowe. Cynamon? Chyba jest.
O, goryczka się akcentuje. Niemożliwe, żeby słód sam dawał tak mocną goryczkę, także chyba o chmielu nie napisali. Nie wiem, czy nikt się nie doczepi do tego. Akcent, który mi się kojarzy z kwiatami, natomiast myślę, że może być to też syrop klonowy, ale tutaj głowy nie daję. I przede wszystkim, co jest tu najważniejsze, ale zostawiłem sobie to tak na deser, na koniec, cholernie czuć mocno papryczki. Naprawdę. To jest najbardziej, że tak powiem, napapryczkowane piwo, które piłem w życiu. A piłem kilka właśnie piw, właśnie z papryczkami jakimiś chili, które troszkę rozgrzewały tutaj przełyk. Ogólnie dały taką fajną, subtelną, jakby to nazwać, subtelny akcent na języku, tak? I to było takie spoko. A to nie jest, że spoko. To jest bardzo mocne. To jest bardzo mocne odczucie. I niektórzy mogą ziać ogniem po wypiciu tego piwa, natomiast ja jestem do tego przyzwyczajony, ponieważ może nie do końca powinienem, ale uwielbiam jeść bardzo pikantne potrawy. I nawet mnie wkurza, że na jakichś imprezach rodzinnych tylko mi tam ciotki i wujkowie patrzą w ten talerz i mówią: ej, chyba przesadziłeś. A ja mówię: no, chyba nie. Jarosław mam czarny po prostu od pieprzu, a fasolkę po bretońsku mam czarno-czerwoną. Także takie to są rzeczy, takie to są fakty i ciekawostki. Akcent może troszkę trawiasty, trawy cytrynowej może. Lacing, no dosyć taki ubogi, no ale w tego typu piwie nie ma się co o tym przejmować. Nie każdy wypije to piwo, oj nie. Oj nie, po pierwsze, samego w sobie imperialnego stouta nie każdy wypije. A ten, kto lubi imperialny stout, a nie lubi pikanterii, niech nawet nie patrzy na półkę z tym piwem, bo będą to pieniądze wyrzucone w błoto. A po co? A po co się męczyć? Prawda? Więc lubisz papryczki, lubisz takie hardkorowe, naprawdę piwo pikantne, super. Weź to, bo naprawdę ta pikantność jest wyczuwalna na języku i tu po bokach naszej szyi w przełyku. Przełyk jest cały tutaj przepalony, więc no, czuć, że się pije piwo z dodatkiem czegoś ostrego. Czegoś ostrego. Dla mnie bomba. Dla mnie naprawdę bomba i gratulacje dla browaru Dirber. Świetna moim zdaniem robota, ponieważ to jest na tyle wyraziste piwo, że ta pikanteria nie przykryła wszystkiego. Tylko tak jak mówiłem, mamy jeszcze szereg innych smaków w tym piwie, a w aromacie w ogóle tej papryczki nie czuć, więc można się pomylić i wziąć za duży łyk, a później się zatkać nieco. Więc puch, super. Piwo genialne, piwo najwyższej klasy.
Moim prywatnym zdaniem, mamy tu też słodycz, czekoladę, kawę, coś przywodzącego na myśl jakieś owoce, trawę cytrynową. Tak jak mówię, może być to syrop klonowy, ale jest to piwo bardzo złożone, bardzo godne polecenia. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że kibicowaliście mocno, bo na razie kiepsko nam idzie na tej olimpiadzie, bardzo. Więc oby coś się zmieniło. Kolejna degustacja powinna pojawić się jutro i to będzie bardzo specyficzna degustacja, ale co ja tu Wam będę przedłużał. Jutro zobaczycie, jeśli będziecie mieli na to ochotę. Dzisiaj mogę Was tylko poprosić o łapki w górę i subskrypcję tutaj na YouTube. Zaglądajcie też na Krystian Czekaj Hop, ponieważ nie każdą z degustacji nagrywam, ale niektóre wrzucam w formie pisanej, więc jeśli chcecie być na bieżąco, to no to musicie zaglądnąć na Krystian Czekaj Hop na Facebooku. Zapraszam wszystkie browary do współpracy. Jeśli chcecie podesłać mi swoje piwo, abym tutaj spróbował, to bardzo proszę, wszelkie informacje podam Wam na Facebooku właśnie. Jeśli chcecie, abym z kamerą odwiedził Wasz browar, również do tego zachęcam. Na dzisiaj to koniec. Kłaniam się nisko jak zwykle i do zobaczenia wkrótce.